Joanna Łuczka-Szczygieł, dobry wieczór Państwu. Dzisiaj w nocy padać nie powinno, ale deszczowe chmury wrócą do nas już jutro i jak twierdzą synoptycy, w niektórych regionach opady mogą być intensywne. Noc oprócz tego, że sucha, będzie chłodna, bo na termometrach od 9 stopni w pasie wybrzeża i w Polsce północno-zachodniej do 10-11 stopni w centrum i na południowym zachodzie kraju. W regionie łódzkim na niebie dużo chmur, padać na pewno nie będzie, a temperatura obniży się do 10 stopni Celsjusza. W nocy wiatr powieje słabo, a na barometrach 987 hektopaskali, czyli bardzo mało, ale na szczęście ciśnienie atmosferyczne zacznie rosnąć. Jutro czeka nas pochmurny dzień i parasole będą potrzebne we wszystkich regionach. Chwilami może padać mocno, a w regionach południowych czy wschodnich nie wykluczamy, że przejdą burze. Temperatura wyrównana 16-17 stopni Celsjusza. W regionie łódzkim w najcieplejszej chwili dnia tylko 17 stopni. Na niebie zdecydowana przewaga chmur, często będzie przelotnie padać deszcz, a na południu naszego województwa może również zagrzmieć. Wiatr w ciągu dnia będzie słaby, a jeśli chodzi o ciśnienie, ono jutro wzrośnie jeszcze o kilka hektopaskali, ale to nie wystarczy, by poprawić nasze samopoczucie. Warunki biometeo cały czas będą niekorzystne. Na poprawę pogody i na więcej słońca czekamy niestety aż do przyszłego tygodnia. Życzę Państwu spokojnego wieczoru i do zobaczenia.